Siemano, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o desce firmy Malika. Przez ostatni miesiąc miałem okazję testować tą deskę. Powiem kilka słów na jej temat, jak mi się na niej jeździło. Dla wielu z Was firma Malita może nie być jakoś super znana, więc w dalszym etapie tego filmiku pozwolę przybliżyć Wam etapy jej funkcjonowania. Jak ja pamiętam Malitę tak naprawdę. Jednak to w dalszym etapie filmiku bardzo chętnie Wam przypomnę, powiem Wam tak naprawdę kilka historii z mojego życia związanych z tą firmą. Zapraszam! Deki firmy Malita aktualnie dostępne są w trzech różnych kształtach. Każdy z tych kształtów różni się też grafiką, więc spójrzcie na to, jaki dek sobie wybieracie. Macie dokładną specyfikację na stronie deskorolka.com. Tam również macie największy wybór produktów od Mality, czy to deskorolek, ubrań, czy bluz, karpetek. Ale idąc dalej, co do deski, ja wybrałem sobie deskę o najbardziej nietypowym kształcie. Zastanawiałem się również, jak Wam opisać samą jazdę na tym deku, ale tak naprawdę jazda na deku o takim kształcie niczym się nie różni od jazdy na deku o klasycznym kształcie. Jeżeli chodzi o samą deskę, to deska pochodzi z fabryki HLC. Co za tym idzie, jest to świeżutka deska, deseczki są z tego roku, pewnie z marca, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd, więc wystarczy, że powiem, że deski są z tego roku. Na filmiku możecie zobaczyć, jak wygląda deska po miesiącu użytkowania z częstotliwością jazdy około 4 razy w tygodniu po 3-4 godzinki. Deski starałem się nie oszczędzać, dlatego wygląda jak widzicie. Zaliczyła kilka uderzeń o murek, czy to o porozrzucane hulajnogi. Dlatego też jestem zadowolony z tego, jak ta deska wygląda, a zwłaszcza z tego, że nie udało mi się złamać jej. Aktualnie dek firmy Malita kosztuje 189 zł i jest dostępny na stronie deskorolka.com, ale na końcu filmiku będziemy mieli dla Was ciekawą informację. Podsumowując, jestem zadowolony z tego, jak mi się jeździło na tej desce i ile ta deska jest w stanie wytrzymać. Jestem skłonny Wam ją polecić, po pierwsze, bo te deski są świeże, po drugie, wspieracie polską deskorolkę. I żeby Wam nie nawidzieć makaronu na uszy, po prostu widzieliście kilka triczków, jakie na tej desce zrobiłem. W opisie filmu macie dwa filmiki, w których możecie obejrzeć kilka triczków na dekach Mality. Pierwszy filmik pochodzi z kanału Mality, a drugi bezpośrednio z naszego kanału. A teraz przejdę do drugiej kwestii związanej z Malitą. Otóż Malita funkcjonuje na rynku deskorolkowym od wielu lat. Tak naprawdę nie wiem od którego roku, bo uznałem, że nie będę przygotowywał sobie gotowych formuł, jak tylko po prostu pojadę freestylem. Po prostu ze wszystkim, co pamiętam o deskach Mality, o firmie Malita. Najbardziej firma Malita kojarzy mi się z Woodcampem, w zasadzie z pierwszym Woodcampem w 2010. Pamiętam, jak tam pojechałem, że było pełno banerów, pełno flag Mality. I w sumie cała kadra i instruktorzy mieli również ubrania Mality. Potem się dowiedziałem, że część instruktorów po prostu jeździ dla Mality, jeździło w zasadzie w tamtym czasie. Również w sklepiku na Woodcampie, w sumie nie wiem czy on jest dalej, ale będziemy mieli okazję pojechać, więc sprawdzimy. W sklepiku woodcampowym pamiętam, że było również duży wybór asortymentu Mality, głównie ubrań, bo w sumie powstanie chyba Mality wiąże się z firmą odzieżową w sumie tak naprawdę, z szyciem ubrań. I w sumie dużo właśnie tego towaru było na sklepiku woodcampowym. Sam pamiętam, że na Woodcampie w 2010 odkupiłem od kogoś taką bluzo-koszulę Mality. Bardzo ciekawy produkt z kapturem odpinanym za jakieś 30 zł, bo gość chyba wygrał bardzo dużo ciuchów na Woodcampie i po prostu już sprzedawał starsze używane. No nieważne. Malita również kojarzy mi się z tym, że jak jeździłem na desce, w jakimś tam początkach mojego etapu deskorolkowego, po 2-3 latach, wprowadzili swoje pierwsze deski i zrobili wielką imprezę tak naprawdę w swojej siedzibie na mini rampie i filmik z tego wydarzenia możecie obejrzeć pod linkiem w opisie. Więc to była ogromna naprawdę impreza tak naprawdę Mality. Jako młodszy skater miałem fan oglądając to. Następną akcję, jaką pamiętam z firmą Malita, są to deski zwrotne. Czyli sytuacja, w której kupowaliście sobie deskę Malita, złamaliście ją w sposób naturalny bądź nie i mogliście ją śmiało odesłać do firmy Malita i za cenę 80 bądź 100 zł kupić sobie nową deskę. Więc to było mega w porządku, mogliście jeździć tak naprawdę na jednych deskach za 100 zł i mieć z tego fan. Firma Malita w swoim czasie posiadała też duży team deskorolkowy. Ale tutaj pozostawiam Wam materiał do sprawdzenia. Wszystkie filmiki z Team Riderami macie
z byłymi w zasadzie Tomb Raiderami. Macie na YouTubie firmy Malita, link w opisie klasycznie. Na sam koniec przypomniała mi się jeszcze jedna sytuacja. Są to zawody, które były organizowane na skateparku w Marysinie. Nazwa tych zawodów to był bodajże Malita Day, coś takiego. A skatepark w Marysinie swojego czasu miał naprawdę bardzo dużą rzeszę odbiorców. Tam bardzo dużo skaterów jeździło. Jak przyjeżdżałeś, to 20 skaterów minimum tam było. I skatepark jest to bardzo techniczny skatepark. Manuale, grindy i tak dalej. I oglądanie tych zawodów z perspektywy młodego skatera było naprawdę satysfakcjonujące. Bardzo fajnie mi się oglądało, jak skaterzy bardziej zaawansowani wsadzają takie triki, których chyba aktualnie nie jestem w stanie zrobić. A, pamiętam jeden trik, ale to z innego materiału, ale go wam powiem. Manual na jednej platformie, do nose manuala na drugiej platformie, 3-6 show without. I tym zgrabnym przejściem pozwolę sobie powiedzieć, że ten materiał pochodził, ten trik pochodził z materiału Pudziana, który swojego czasu jeździł dla Mality. Pudzian to był lokalny, w zasadzie jest, lokalny skater na Marysinie. Jak przyjeżdżałeś na Marysin, to zawsze go mogłeś spotkać, zawsze on tam był, zawsze robił swoje naprawdę grindy, slajdy. Miał do perfekcji wypracowane, przez swojego czasu nawet była nazwa na slajd, gdzie jedziesz nosem i tailem po murku z jednej i z drugiej strony. To nazywało się Pudzian Slide. W sumie w Idu Skate Rise nawet był Pudzian, no i to chyba zrobił nawet. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego materiału. Na sam koniec chciałbym wam powiedzieć o kodzie rabatowym, dzięki któremu będziecie w stanie kupić sobie deskę czy ubrania firmy Malita. Kod wyświetli wam się tutaj, a jak nie, to macie go również w opisie. Mam nadzieję, że taka forma recenzji wraz z opowiedzeniem kilka słów o firmie wam się podobała. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście kiedykolwiek jakieś ciuchy z firmy Malita, bądź jeździliście jeszcze kiedyś na deskach firmy Malita. Ja się z wami żegnam.